Witam Was serdecznie, witam Was w poranek piękny, słoneczny i nawet się ciepło robi, także może być fajny dzień. Oczywiście dzisiaj nowość, czyli magnes neodymowy, który zakupiłem, nowy i porównanie. Tak wygląda magnes neodymowy, który kupiłem. Już go trochę w garażu testowałem, a to jest magnes neodymowy, którego używałem poprzednio. Oczywiście ten jest dużo mniejszy, to chyba widać, ten jest dużo większy i jest dużo cięższy. I była do niego taka klamereczka, ale ja jeszcze dowaliłem taką solidniejszą. Ten jest dużo cięższy, a więc głębiej będzie w ten muł się wbijał, co będzie dawało rezultat tego, że gdzieś tam z tego mułu bardziej to złapie. Jednak troszkę posiedziałem, poprzyczepiałem różnych rzeczy i w domu, łyżki, garki i tak samo w garażu, troszkę tam rzeczy poprzyczepiałem. Ciężko jest mi stwierdzić, czy on jest faktycznie trzykrotnie silniejszy niż ten maluch. Ma bardzo podobną moc, ale jest ciężko to stwierdzić, przyczepiając jakieś różne rzeczy. Najlepiej będzie to właśnie przetestować, rzucając w miejscach, w których już byłem. Jeżeli uda się coś więcej wyciągnąć, jakichś większych rzeczy, to znaczy, że ten magnes jest lepszy. Tak na razie go zrobiłem, w taki sposób, może zobaczę, w trakcie coś będę zmieniał. Jest solidnie nakręcony, żeby się to nie odkręciło. Drugi mam w rezerwie, gdyby coś się odkręciło, czy linka urwała, to właśnie tego drugiego zabrałem, żeby ewentualnie jednego drugim wyciągnąć. Lepiej mieć drugiego w pogotowiu. No, pierwsze testy z wody. Zobaczymy, co z tego magnesu będzie. Ma możliwość przekręcenia tego oczka w górę, więc można gdzieś w jakieś studnie, czy gdzieś tam opuszczać go po prostu pionowo, więc to też dobra sprawa. Ja oczywiście będę używał jak na razie w ten sposób, ponieważ ciągnę go pod dnie. Dobra, bierzemy się za poszukiwania. Przez 5 ostatnich kładek jeden gwóźdź się trafił, wyciągnął na ten magnes. Łapał parę rzeczy, czułem gdzieś, że coś tam łapie, jednak ześlizgiwał się, normalnie tak jak po stole, ześliznął się z tego metalu.
Fakt faktem, że on jest dużo cięższy, daje ten efekt, że on głęboko w muł się osadza. Gdy ciągnę go po dnie, czuję, że on normalnie jakbym ciągnął z 20-30 kg złomu, on przez ten muł tam się przebija. To faktycznie penetruje dno głębiej, można powiedzieć. Jednak jak na razie nie ma żadnego efektu. Udało mi się wejść na kładkę, na którą wcześniej nie wszedłem, bo nie było takiej możliwości. Teraz taka możliwość jest i spróbuję tu w tym miejscu coś nim wyciągnąć. Porzucam dookoła starannie, raz przy razie, a później pójdę po mój stary magnes i starym magnesem porzucam w tak samo raz przy razie miejsce przy miejscu. I zobaczymy, który sobie lepiej poradzi i który więcej czegoś wyciągnie. Jak było widać, nic, absolutnie nic, nawet najmniejszego gwoździka, ani syfu. Ja sobie pozwolę, bo ta lina moja i tak już jest stara, chociaż się trzyma, ale zamienię sobie tą nową. Podmieniłem na ten, to od razu aż przyciąga, jest problem właśnie, bo tak mocno ten mały magnesik daje radę. No, na razie odłożymy na bok tego, porzucamy tym. A jeśli chodzi o nóż firmy Kubek Knife, to pamiętajcie, że macie 20% zniżki z kodem o nazwie Viking. Nie, dupa tam, jaki Viking. Z nazwą, z kodem Welcome to the Forest na wszystkie noże i wszystkie rzeczy w sklepie Kubek Knife, także możecie sobie wchodzić i kupować, a ja spróbuję tym porzucać. Dobra, nawet nie ma tu o czym rozmawiać. Ktoś bardzo i usilnie ostatnio w komentarzach wypisywał, że żebym podał nazwę tego magnesu, który kupiłem,
A gdy nie chciałem tego zdradzić, to wielce się uraził, bo ludzie biorą ze mnie przykład i ludzie się opierają na twoich tych doświadczeniach i w ogóle i coś tam i w ogóle nie, jak już mu napisałem, że nie jestem na pewno wzorem do naśladowania, a poza tym nie mogę polecić czegoś, czego na czym się nie znam i czego nie sprawdziłem. No to dalej tam jeszcze coś tam dalej kombinował. Jakbym napisał i polecił magnes, który zamówiłem, to dzisiaj podejrzewam, jeśli ktoś by go kupił, to dzisiaj by przyjechał i chyba mi mordę obił. Szczerze, magnes to gówno. Najzwyklejsze gówno. Jak on ma 350 kg udźwigu, to ten mały ma tonę, no bez przesady. No, no nawet nie jest w stanie magnesu przyciągnąć. Mój. Nawet... Zobaczcie, ile śmieci. Blaszki, puszki, gwoździe, kapsle, a ten nawet rzuciłem w niego kapsle, no to kapsel się od niego odbił i poleciał dalej. No, magnes mistrzowski w ogóle, co nie? Mistrzowski magnes i jestem normalnie mega zadowolony. Zobaczcie na to. Prawie podobne. Pomyślałem jednak, że to nie jest taka, no można powiedzieć, że 160 zł poszło w dupę, co nie? Ale nie jest to aż taka straszna strata, ponieważ ten magnes ma on prawdopodobnie płaszczyzną i musi to być naprawdę chyba duża płaszczyzna, żeby to udźwignąć. To jest, zresztą o tych kilogramach teraz nie mówię, no ale jest tam w stanie coś udźwignąć, gdy bezpośrednio na przykład zrobimy tak. O. I on wtedy... Nie, nawet puszka się nie trzyma. No. O. Sam się tego zapałem. Wiatr zwiewa te rzeczy z tego magnesu. Maluch jest naprawdę dużo silniejszy, jednak to lepszy magnes, ale w pionie ma możliwość właśnie na to, że w pionie jakieś studnie, jakieś spusty z mostów czy coś takiego, to będę go gdzieś tam używał, chyba że podwoimy moc i ciężar tego magnesu, bo ten jest faktycznie troszkę za lekki, a jakby podwoić moc magnesu, jakby dwa magnesy, ojej, złączyć ze sobą, związać je razem. Nie, coś przesadziłem. Coś tu narobiłem. O, coś takiego. I tak, ciężar byłby niesamowity, a może i moc przyciągania byłaby mocniejsza, jeżeli nie z jednej, nie z jednej strony, to z drugiej. Ja właśnie myślę, żeby przepleść oczko i spróbować porzucać teraz takim podwójnym magnesem jeszcze chwilę.
a jednak nie jest taki głupi. Jak mi się zdawało, Transformers mój dokonał cudu, wyciągnął kotwicę. Raczej kotwicę czyjaś z łódki. Ona waży z 10 kilo sama, co nie? Jak nie więcej. Jeszcze w środku ma szlam, trzeba go wypłukać. Ale jest pierniczy, nawet więcej. Masakra. Ale ciężar, no. Także rzucą dalej. Ale Transformers naprawdę, już myślałem, że pieniądze wywalone w błoto, nie wywalone w błoto, bo daje radę, jest dużo cięższy, penetruje głębiej w tym mule, a dodatkowo ma podwójną moc, także Transformers udał się. O ja pierniczę, jaki to ciężar. Szerszeń ledwo uciągnie. Wróciłem w miejsce, w którym wyszło ostatnio najwięcej syfu, mnóstwo tych puszek, tego wszystkiego i byłem pewien, że wyczyściłem dokładnie te całe szambo, bo poszukałem tutaj prawie godzinę z jednej kładki i wyciągnąłem naprawdę bardzo dużo rzeczy. Jednak Transformers wziął i jeszcze porobił robotę, wyciągnął się dużo syfu, nawet klapcęgi jakieś, co nie? Także no działa ten transformersik. Honor uratowany, bo magnes działa. Transformers został transformersem. Dlaczego transformers? No bo złożony z dwóch do jednego ma potężną wagę. I teraz mocniejszą, chyba większą siłę przyciągania, tak mi się zdaje. Efekt było widać po tych wyciągniętych śmieciach z wody. Faktycznie leci tam gdzieś ten muł, w te dno się wbija, bo jest głębszy. Mam na oku i na myśli parę takich fajnych jeziorek, stawów, ale trzeba sobie na razie odpuścić magnes i sprzątanie. Oczywiście, gdyby znajdzie chęć, to sobie pojadę. Lecz trzeba wracać do lasu. Trzeba wracać do lasu, póki jeszcze można w lesie działać. Niebawem najgorszy sezon dla prac leśnych to oczywiście lato. Lato, gdzie nie będzie można nic robić, gdzie nie będzie można palić ognia i tak dalej, dlatego jeszcze teraz, póki wiosna, póki pogoda jest raz ciepło, raz chłodno, raz pada, raz wieje, to trzeba jeszcze porobić, pobudować. Więc w następnym odcinku widzimy się już tylko i wyłącznie w lesie. Koniec już tych magnesów na razie. I tak wiem, że nie przepadacie za bardzo za tą serią, ale no nic, no ja lubię takie rzeczy, bo lubię coś działać, lubię robić coś cokolwiek. Więcej nie gadam. To wszystko. Oczywiście pamiętajcie o zniżce dla was. Ona jest zrobiona. W sumie sam bym z niej skorzystał. Ale pamiętajcie o zniżce do sklepu Kube i Knife, gdzie możecie sobie jakiś dobry nożyk kupić. A noże są naprawdę dobre, to już wiem, bo używam i są dobre. Mam nadzieję, że niebawem będzie kolejny. I tu jestem ciekawy, jaki, ponieważ wybrałem dwa noże i oni prawdopodobnie z tych dwóch wyślą mi jeden. Jeżeli wyślą, to ciekawe jaki. No nic, ja was serdecznie pozdrawiam. Puenta z dzisiejszego dnia jest taka,
że zakupy w internecie są jak jazda na rowerze. Jak się nie wyjebiesz, to się nie nauczysz. I tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Na razie, cześć.